Dziś zapraszam Was na test nie jednego, a dwóch chłodzeń ajo. Moi no drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Osoby, które śledzą mój kanał z pewnością wiedzą, że dość regularnie robię testy chłodzeń zarówno powietrznych, jak i Aio. Natomiast tutaj bardzo ważna informacja. W końcu zmieniłem platformę ZM4 i Razena 1700X na. LGA 1700 i Intela 12900K i rozgraniczyłem chłodzenia powietrzne osobno i kulery AIO osobno, ponieważ tam ustawione jest różne TDP. O samych ustawieniach platformy testowej powiem Wam troszeczkę później. Być może nie super szczegółowo, bo odeślę Was do linka, gdzie wszystko ładnie jest opisane. Ok, tyle słowem wstępu. Teraz przechodzimy już do bohaterów dzisiejszego odcinka. Będą to chłodzenia AIO od MSI. Pierwsze to Mac. Core Liquid M240, czyli dwa wentylatory 120 mm i drugie Mac Core Liquid M360, czyli 320. Zerknijmy sobie teraz, jak te chłodzenia wyglądają. Oczywiście nie będę pokazywał Wam każdego z osobna, bo nie ma to sensu. Wiadoma sprawa, że różnica jest tylko i wyłącznie w wielkości chłodnic. Jak już o nich mowa, to mają one profil 27 mm, czyli standardowo, jak w przypadku większości chłodzeń tego typu. Węże z tego co podaje producent są trzy warstwowe, tak aby zapobiegać wyparowywaniu cieczy z układu. No i są one oczywiście umieszczone w oplotach, ich długość to 41 cm. Także bez problemu takie chłodzenia spokojnie będzie można zamontować również na przodzie obudowy i spokojnie węże, a dokładnie blokopompa sięgnie do soketu procesora. Blokopompa wykonana jest z przyzwoitej jakości tworzywa. Na górze mamy coś ala szczotkowana aluminium, aczkolwiek jest to również tworzywo. Natomiast nie będę się tutaj czepiał, ponieważ te chłodzenia są dość tanie, o co nie będę mówił za chwilę. I jako już mamy tutaj do czynienia z chłodzeniem ARGB, no to po środku pompy biegnie pasek z podświetleniem. Podstawa blokopompy wykonana jest z miedzi dość pokaźnych rozmiarów, było 55x55 mm. Pompa zasilana jest końcówką trzypinową, jej obroty to 2900 na minutę. No i z blokopompy wychodzi jeszcze jeden przewód z dwoma końcówkami, męską i żeńską, do podświetlenia ARGB. Żęską podpinamy pod płytę główną, męską do wentylatorów, tak aby ładnie wszystko to połączyć. No i jako już nie ma dochodzenia dołączonego żadnego softu ani kontrolera, to opcje podcietania zależne będą tylko i wyłącznie od waszej płyty głównej. Wentylatory w obydwu przypadkach to 120 z czteropinowym zasilaniem, czyli sterowaniem PWM i posiadają one łożyska kulkowe. Jak widać nie mają one pełnej ramki, także część chłodnicy niestety nie będzie w pełni pokryta. Co do kompatybilności tych chłodzeń z postawkami. Jeżeli chodzi o MD, to wszystkie mainstreamowe, a w przypadku chłodzenia 360 mm mamy też wsparcie dla Treadripera. I jeżeli chodzi o Intela, to wszystkie mainstreamowe, włączając to LGA 1700, jak i HDT LGA 2011. Sam montaż blokopompy jest bajecznie prosty. Najpierw do niej samej przykręcamy ramkę, w zależności od tego na jakiej podstawce będziemy to chłodzenie montować. Następnie do backplate'u przykręcamy kołki dystansowe, nakładamy pastę, nakładamy blokopompę i przykręcamy ją czterema śrubkami ze sprężynami. Dodam jeszcze jedną rzecz, w przypadku podstawek Intela mamy w komplecie dwa backplate'y, jeden osobno do LGA 1700 i są również do tej podstawki inne kołki, troszeczkę krótsze. Także pamiętajcie, żeby wybrać te odpowiednie. Co do cen, 240 kosztuje 420 zł i 360 uwaga, zaledwie 500. Także naprawdę atrakcyjna cena. Ale dodać trzeba, że producent udziela na te produkty zaledwie dwuletniej gwarancji. Także trzeba mieć to na uwadze. Tyle z ważniejszych rzeczy. Teraz przechodzimy już do konkretów, czyli do testów. Jak mówiłem wcześniej, zmieniłem platformę testową na Intela 12900K. Oczywiście jest on odpowiednio ustawiony na 225 W, czyli wszystkie napięcia ręcznie, taktowania ręcznie. Do tego w zamian oryginalnej zapinki mam ramkę, tak aby zniwelować jakiekolwiek odkształcenia IHS-a, co wiadomo ma miejsce w przypadku tych procesorów. Testy na znormalizowanym poziomie głośności 39 dB i przy 100% obrotach wentylatorów. Całą metodykę testową macie ładnie opisaną w linku, który jest wrzucony pod tym filmem. Także zapoznajcie się z nią, proszę, bo tam wszystko dokładnie macie opisane. Także bez zbędnego przedłużania, zobaczmy, jak wypadły te dwa chłodzenia. Zaczniemy od testów przy znormalizowanym poziomie głośności 39 dB. Jak widać chłodzenie Mac M240 w moim zestawieniu wypada najsłabiej, a różnice pomiędzy dwoma pozostałymi chłodzeniami 240 mm są znaczące, bo względem AC Freezera 2 jest to prawie 9 stopni Celsjusza i 5 stopni w porównaniu do Corsair H100 Elite. 360 natomiast o 2,5 stopnia Celsjusza wypada lepiej od Be Quiet! Pure Loop i przegrywa za 2 około 3 stopnie oraz z napisem F360 około 4. Być może nie jest idealnie, ale biorąc pod uwagę cenę tego IO nie jest źle. Z pewnością zastanawiacie się jakim cudem zarówno na chłodzeniu M240 i M360 przy bardzo zbliżonych obrotach wentylatorów mamy taki sam poziom hałasu mimo tego, że jest tutaj różnica jednego wentylatora. O tym powiem Wam więcej w podsumowaniu. Jeżeli chodzi o testy przy maksymalnych obrotach wentylatorów, to ponownie M240 wypada na końcu stawki. Ale przyznać trzeba, że nie ma wielkich różnic w wydajności w porównaniu do swoich odpowiedników. Aczkolwiek było to chłodzenie stosunkowo głośne, zwłaszcza w porównaniu do AIO Arctica. Natomiast Core Liquid M360 notuje niemalże identyczny wynik jak AC Freezer 2 i niewiele gorszy w porównaniu do Navisa. Niestety było ono od nich znacznie głośniejsze. Zanim przejdę do podsumowania tych dwóch chłodzeń z osobna, to kilka takich cech wspólnych. Całkiem niezła jakość wykonania, jak na cenę, zwłaszcza 360 przypomnę, 500 zł, także niewiele. Druga sprawa to dość sztywne węże. Pewnie spowodowane jest to tym, że są one trzywarstwowe, tak aby zapobiegać wyparowaniu płynu z układu. Jak z tym wyparowaniem będzie, tego nie mogę Wam teraz powiedzieć, bo to się okaże pewnie po dłuższym, kilkuletnim, tak naprawdę, użytkowaniu tego chłodzenia IO. Trzecia rzecz to stosunkowo głośne wentylatory. Nie da się tego ukryć, to było widać podczas testów. Natomiast bardzo cicha blokopompa. Tutaj teraz sami posłuchajcie, jak to wyglądało w moim przypadku. Także ja na otwartym testbenczu za odległości jednego metra nie byłem w stanie tej pompy usłyszeć. Duży plus za to, bo z pewnością sami wiecie, że w niektórych kulerach hajo pompy potrafią być naprawdę dość upierdliwe. Co do podsumowania tych dwóch chłodzeń. Zacznę od 240. Jak widzieliście w testach wypadła słabo. Na to wpływ miało kilka czynników. Pierwszy z nich to to, o czym mówiłem wcześniej, że wentylatory nie mają pełnych ramek. No i niestety część chłodnicy jest niezabudowana. Te wentylatory po prostu nie wieją przez całą jej powierzchnię. Druga sprawa to docisk. Bardzo słaby. Zobaczcie zresztą jak to wygląda na zdjęciu, które zrobiłem. Tak naprawdę tylko środek dobrze dolegał do procesora. Boki praktycznie ledwo co się z nim stykały. No i w końcu ostatnia rzecz, i co ciekawe, miało to miejsce tylko i wyłącznie w przypadku 240, mianowicie wentylatory na niższych obrotach, właśnie w okolicy tych 309 dB, buczały. Także dźwięk bardzo podobny do głośnej pompy w chłodzeniu AIO i to było moje pierwsze skojarzenie, że tutaj pompa jest głośna, nic bardziej mylnego, bo były to łożyska w wentylatorach. I ponieważ coś takiego nie miało miejsca na 360, a tam są dokładnie te same śmigła, o jedno po prostu więcej, no to nie mam, że do mnie trafił po prostu słabszy egzemplarz tego chłodzenia. Pewnie zawiodła kontrola jakości w fabryce. Wiadomo, że buczenie powoduje dodatkowy hałas, no i przy znormalizowanym teście to chłodzenie wypadło jakby padło. 8,6 stopnia gorzej od Arctic Freezer 240. Na także naprawdę przepaść, 5 stopni gorzej od Corsera, też 240 mm. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność 360, tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo w porównaniu do Nawisa F360 chłodzenie MSI traci około 4 stopnie Celsjusza i około 3 stopnie do Arktika Freezer 2360. Także uważam, że jest to naprawdę niezły wynik, ale też ponownie mógłby być lepszy, gdyby nie to, że wentylatory nie mają pełnych ramek. No, a druga sprawa to też docisk nie wygląda tutaj najlepiej. Być może trochę lepiej jak w przypadku 240, ale też do ideału dużo brakuje. Moim zdaniem to chłodzenie ma spory potencjał, co było widać choćby podczas testów przy 100% obrotach wentylatorów, gdzie wydajnością nie odbiegało ono od konkurencji. No gdyby nie właśnie te niuanse, czyli wentylatory z pełną ramką, mogły być one też trochę cichsze, przyznam szczerze, no i docisk. Być może wystarczyłoby skrócić kołki dystansowe i wtedy ta sprawa zostałaby rozwiązana. Moi drodzy, znacie to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.